Już miesiąc temu poprosiliśmy polskich producentów, polskie szwalnie. Nie tylko poprosiliśmy, również pomagamy im poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu w przestawieniu swoich linii technologicznych, w przestawieniu swoich mocy produkcyjnych na rodzimą produkcję. Jak widzimy, cały świat dzisiaj, mogę powiedzieć, jest w jakimś stopniu skazany również na zakupy bardziej specjalistycznego sprzętu w Chinach. To też jest swojego rodzaju memento, swojego rodzaju impuls do przemyślenia, jak powinien wyglądać świat po koronawirusie. I tym się na pewno zajmiemy. I dlatego mówię o odbudowie polskiego przemysłu farmaceutycznego, substancje czynne, o odbudowie różnych elementów naszego przemysłu, który produkuje aparaturę medyczną, sprzęt medyczny. Tam, gdzie można było szybko przestawić produkcję, czyli w prostym produkowaniu prostych maseczek niemedycznych czy fartuchów, to się dzieje. Już dzisiaj nasze moce produkcyjne w kraju osiągnęły powyżej 40 milionów maseczek. Za miesiąc to będzie około 100 milionów maseczek niemedycznych. Dlatego minister zdrowia, kiedy od jutra zaproponował ten nowy rygor dotyczący zakrywania nosa i ust, mówił nie tylko o maseczkach, ale też o innych sposobach zakrywania poprzez materiał, chusteczki. W Republice Czeskiej mówi się również o szalikach na przykład, więc po prostu na wszystkie możliwe sposoby, byle w przestrzeni publicznej, w środkach komunikacji publicznej, rzeczywiście mieć od jutra zakryte usta i nos. Podobnie w niektórych zakładach, czy w większości zakładów pracy, wiem, że przedsiębiorcy już teraz dostosowali się do tego. Bardzo dziękuję za to, że są na tyle elastyczni i dostosowują się do nowych wymogów. Dlatego podsumowując, my będziemy ściągać i już ściągamy setki ton transportów bardziej specjalistycznego sprzętu.